Proszę bardzo, pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Na dzień dzisiejszy poza Polsce nie ma, robocie procentowo w naszym powiecie wynosi 20%. W kraju 6,6, w województwie 11,6. W miesiącach zimowych te bezrobocie jest większe. Wracają do nas nasi podopieczni, którzy są na pracach sezonowych, tak? Czy to budowlane, czy to robocze. Zimują, że tylko powiem, u nas. Tak? W swoim działaniu opieramy się na trzech, powiedzmy, programach, czy na trzech źródłach finansowania, czyli to jest Fundusz Pracy. Dwa programy, jeden PKO, drugi POWE. Tak, ja coś tak tutaj nie rozumiem, bo z tej analizy widzimy, że spadek bezrobocia w powiecie kętrzyńskim spada. Natomiast zwiększa się to, i to prawie trzykrotnie, wysokość środków przeznaczonych na prace interwencyjne i roboty publiczne. Także proszę mi wyjaśnić, tak żebym to zrozumiał, że w roku ubiegłym, gdzie było większe bezrobocie, były znacznie mniejsze środki zabezpieczone na prace interwencyjne i roboty publiczne, a w roku 2018, gdzie jest spadek bezrobocia, jest prawie trzykrotny wzrost tych środków. Znaczy w tamtym roku roboty publiczne były przeznaczone ponad 2 miliony. Ten rok jest milion, czyli tutaj pan radny jest w jębie. A zwiększenie środków na prace interwencyjne to właśnie wynika z tego, co mówię, z tej analizy naszej, że jest to najbardziej efektywne i coraz więcej przedsiębiorców to sięga. W latach poprzednich jakoś mieliśmy zaskór w tym akurat kierunku prac interwencyjnych. Ja mogę też powiedzieć, że my jako jeden z nielicznych powiatów zanotowaliśmy właśnie wzrost aktywności w tym kierunku, czyli prac interwencyjnych. Ja to powinienem czy to może za mało było nagłaśniane. Czasami ta proteza jest a propos rogów publicznych potrzebna, bo muszę nam powiedzieć, że była jasność wobec rogów publicznych. To jest tak. Urząd Pracy płaci za 2 miesiące. Miasto Kętrzyn przygotowuje całą logistykę, więc wszystkie narzędzia, materiały, nadzory, etc. A Urząd Pracy jeszcze żąda od nas zatrudnienia co najmniej przez 5. Kiedy my mówimy, że chcemy zatrudnić 100, nie mamy pieniędzy. Zwracamy się do premiera do rezerwy, czekamy już na odpowiedź od pana dyrektora, pana starosty. Niedługo minie, albo już minął miesiąc. Oj, taka jest prawda. Bo nawet ci ludzie, którzy nie są może przygotowani i nigdy nie będą z racji różnych mentalnych i przeszłości, rodzin, etc. do pracy wykwalifikowani, to powinni mieć poprzez pracę szansę chociaż na tym kwietniku, w tym parku, na tej ulicy, żeby posprzątać po sobie czasami, po innych, zarobić uczciwe pieniądze i nie sięgać do kieszeni podatników w różnych innych źródłach. 15 milionów miasto Kętrzyn, żebyście widzieli, wypłaca na 500+ rocznie. 15 milionów. Nasz powiat wypłaca, chcę powiedzieć, rząd wielkości 30. Tak, cirka 28. 10 milionów nasze miasto wypłaca tytułem alimentów. 15 milionów, to widzieliście kwoty na różne programy. Łącznie, bym powiedział, jest to rząd wielkości 70 do 80 milionów wszystkich środków wypłacanych z gmin, powiatu na pomoc społeczną. No bo takie działania to też jest jakaś forma pomocy społecznej. I co? I mamy 20%. I wydajemy pozwolenia na pracę dla Ukraińców. A niektórzy się modlą, żeby przyjechać. Kształcenie w szkołach średnich jest takie, jakie jest. Czyli musimy kształcić później te potężne pieniądze, 1,5 miliona wrzucać tam szkolenia, bo przecież nie jesteśmy w stanie wyedukować w swoich szkołach. No po co dwa razy kształcić? Wystarczy raz rocznie. I w mądry sposób. Bawimy się w to wszystko, zatrudniając dziesiątki osób w administracji, poczynając od pomocy, kończąc na biurach pracy. I patrzymy sobie z zadowoleniem, że jest 20%. Gdzie wszystko ze swojej strony zrobiliśmy. Można i tak. A później ktoś mi mówi na tej sali czasami, a
po co pan burmistrzami to czy tamto inwestuje? To wy się budźcie, żeby jeszcze te samorządy inwestowały, bo tworzą realne miejsca pracy. Jeśli trzeba pojechać tam na stadion, zobaczyć, ile ludzi pracuje z Lęczyna. Ile samochodów, ile sprzętu, i ludzie jest z Olsztyna i Stowana. I to są realne możliwości. Kto pracuje, ten zostawia podatki. I z tych podatków może wtedy się bawić w pomoc na potrzebujących, niepotrzebujących, pomoc na bezrobotnych, pracujących, etc. Taka jest moja teza od wielu lat, że tylko poprzez pracę i promocję pracy, a propos panie premierze Kaczyński, pana kolega Orban to nie płaci 500+. Pan premier Orban ma ulgę podatkową na wszystkich pracujących 500+. No a mieliśmy wręcz przykład z Budapesztu. On jest regionem szczególnie chętszym, powiem wszystkim regionem o szczególnym zagrożeniu bezrobocie, mimo tego, że jak państwo zauważyliście, handlowcy i przedsiębiorcy piszą ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych, na szybach, na wystawach, wszędzie, że potrzebują pracowników, pracowników nie ma. Powiatowy Urząd Pracy oczywiście ma narzędzia do organizacji tego typu zatrudnienia. No, być może nie spełnia się jakichś kryteriów, lub też to, co proponują pracodawcy, jest zbyt małą wartością dla potencjalnego pracownika. No i jest to kłopot. To nie jest kłopot naszego rynku lokalnego, to kłopot w ogóle tutaj w naszym kraju. Mam nadzieję, że pracujemy wspólnie z pracownikami naszych apeli, czy też naszych listów intencyjnych. Wypracujemy takie propozycje, które będą uwzględnione z poziomu centralnego.